Hej moi drodzy, jest 7:30. W takim razie czas rozpocząć podróż na Pyrkon. Tegoroczna edycja festiwalu potwierdziła to, co powiedziałem rok temu, że świetnie się można bawić, nie idąc na żadną prelekcję. Mimo że na sobotę ze dwie sobie zaplanowałem, to na tym się wyłącznie skończyło. Zakupiłem za to premierową mangę Dragon Ball odrodzony jako Yamcha, którą mogę w skrócie polecić. A więc tak wygląda w zwykłej okładce Alita, tak? Tak wygląda w zwykłej okładce. Nie, smutek co? No. Oczywiście, nie zabrakło Pyrkon pixelboxów, co zapewne już widzieliście na kanale, czy nabyte for fun boxy z azjatyckim jedzeniem. Co pan mi tam robi? Złodziej! Co ciekawe, w tym roku było sporo różnych boxów z różnymi suwenirami, jak na przykład figurki. Swoją drogą te Dragon Ballowe czy Gundamowe miały fajne stoisko, ale szkoda, że nie znalazłem nic z Pacific Rima, skoro to ten sam dystrybutor. No, proszę, proszę. Dobra. Jakbym bił taką ekspresówkę. To jest zupełnie minus. Taka mocno, nie? Mm-hmm. Czarno. Dobrze. Dobra. A fajny posmak zielony. Mm-hmm. I owocowy. Na żywo chcesz zęstę? Tak? Dobra. Oczywiście, dostałem w Soul Caliburze oklep, ale to nieważne, bo jedyna hala z grami wideo była ponownie zdominowana przez Nintendo, ale nie zabrakło sporo retro czy VR-u. Co ciekawe, Diablo na konsoli nie do końca mi pykło, tak samo jak VR. Z tym ostatnim to chyba większość miała problem, ale nie z żygogennością czy sterowaniem, a prawdopodobnie ze złą kalibracją obrazu, bo był najzwyczajniej mocno rozmyty, nawet u osób, które nie noszą okularów, które niestety nie mieściły się w goglach. Chodźcie, chodźcie. Podobała mi się też wystawa papierowych Pokémonów czy Avengersów, ale o nich cichosza, bo może wyjść jakiś głupi spoiler, a ostatnio bardzo dużo soczystych żartów z tym związanych mówiłem. Za to nie odpuściłem choćby strefy z meteorytem i to wydobytym niedaleko Poznania. Cześć. Kolejny raz świetnie się bawiłem, poznając nowych ludzi, jednak najbardziej cieszy mnie to, że cały ten czas spędziłem w gronie zajebistych osób, z którymi zrobiliśmy już drugi turniej w Armsy, ale o tym, jak się uda, w innym materiale. Ipabir. Tymczasem ja dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego krótkiego materiału. Cześć!